Witam Was, Aktywne Kielce. Zebraliśmy już ponad 100 reakcji pod napisanym postem. Cieszymy się, że jesteście z nami, że pokazujecie swoją aktywność, że możemy na Was liczyć. Także trzeba w tym momencie dotrzymać słowa, skierować powoli swoje kroki na wieżę, z której dokona się skok bungee. Stresik jest, emocje są, ale myślę, że będzie dobrze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia później na dole. Jesteśmy właśnie na górze, Aktywne Kielce, szykułem się do skoku, jestem przerażony. Czy to normalne? Bardzo normalne. Normalna reakcja na każdy taki skok. Także tutaj nie boimy się niczego, staramy się zaufać, wszystko jest bezpieczne. Bardzo ufam, widziałem do czego jestem podpięty, fajny sprzęt, wszystko profesjonalnie. Do tej pory, pomimo że tutaj jesteśmy, kręcimy film, to wszystko się dzieje tak jak powinno się dziać. Na jakiej wysokości jesteśmy? Obecnie jesteśmy na wysokości od ziemi 75 metrów, ale widokowamy 160, ze względu na to, że stoimy na 90, sam dźwig ma 75 metrów, także... Coś mówiłeś o kominie, tym takim najwyższym, tak. W Kielcach jesteśmy. Jesteśmy wyżej, 8 metrów od komina, który widzimy, 17 metrów wyżej niż zamek Kęciny, także tutaj mamy naprawdę pole do popisu. Wysokość jest naprawdę przerażająca, powiem Wam szczerze, że mam czekać na komendę do skoku i bardzo chętnie. Tak, szczerze powiedziawszy, jest to przerażające. Nie wiem, czy skoczę, to też normalne? Skoczymy, tak, normalne. Skoczymy. Tak, tutaj to pytanie, czy to jest normalne? Więcej kobiet skacze jak mężczyzn. Facet nie jest odważny. No bo nasze panie są wspaniałe, odważne. Dokładnie. I bardzo dzielne. O Jezu! Nie wiem, jak wy to zrobicie. Także spojrzeliśmy w dół, że to jest naprawdę dobry znak, tak? Skoczymy. Tak. Tak, ja jestem przyzwyczajony do wysokości w górach, tylko w górach ma się generalnie taką twardą skałę pod sobą. Tak. Pytanie, jak to jest z ludźmi? Ile osób rezygnuje w tym momencie? Na 200, dwie maksymalnie mogą zrezygnować, ale staramy się każdego namówić, żeby ten skok oddał, żeby poczuł to, co my czujemy, jak się bawimy. Jeszcze jedno pytanie. A wiadomo, jak jest dobrze, to z gumką jest najbezpieczniej. Tutaj... Wszystko się zgadza. Dokładnie. Myślę, że zabawa będzie wspaniała, jeśli tylko uda mi się. Ja cały czas nie wiem, no. 3, 2, 1, patrz! Zrobiłem to! Jezu! Mega! Super! O! Będę żygał! Jeśli ja dałem radę to zrobić, to wszyscy to zrobicie. Lecisz, jest totalna bezwładność i... Ale w pewnym momencie zaczynasz czerpać przyjemność z tego lotu. To jest taki moment, kiedy kurczę spadasz. Wszystko wiesz, wiatr szumi. Powiedziałbym, że we włosach, ale no niestety nie mogę tego powiedzieć. To jest genialne. Ale w tym momencie się zatrzymuje, kurczę, i człowiek faktycznie chce jeszcze raz. Chociaż nie wiem, czy ja się odważę. Powiem Ci, że mimo wszystko drugi nie skok, wiem, czy się... Mówisz mi, że jest gorszy od pierwszego. Tak, tak. Tutaj to zawsze człowiek tak. Już wie, co go czeka. Stajemy. Dobra robota. Dzisiaj udowodniliśmy, że nie ma rzeczy, których nie da się zrobić. Jeżeli chodzi o polubienia, jeżeli chodzi o skok na bungee, jeżeli chodzi o Waszą aktywność. I z racji tego chyba możemy tutaj we dwóch ogłosić taki duży powrót. Tak. Aktywny Kielc do gry, do wracamy. Działania. Wracamy. Czekamy na wiele artykułów i może nowe wyzwania jeszcze, chociaż powiem szczerze, że nie wiem, tutaj może oddelegujemy kogoś do tych wyzwań. Co postanowiłeś zrobić dla Aktywnych Kielc, dla naszych użytkowników przede wszystkim? Dajemy Wam dzisiaj zaproszenie na darmowe skoki. Zapraszamy do nas na ludzką procę, na tyrolkę, na bungee. Wrażenia będą na pewno zapomniane. O tyrolce i o bungee, nie o bungee, tylko o tyrolce i o ludzkiej procy jeszcze nic nie mówiliśmy. Nie testowaliśmy, nie wiemy, czy jest bezpieczny. Nie możemy o tym na razie wspominać. Jest bezpieczny, zapewniam, do tego mówię. Tak jak było z bungee, to samo jest na procy. 100% bezpieczeństwo. Ale tutaj Tumlin Extreme w postaci Dawida przekazuje Wam właśnie, użytkownikom Aktywnych Kielc, 10 wejściówek o wartości 1200 zł. Dobrze sprawdziłem ceny? 2000 zł, moi Dokładnie. Drodzy. Jazd na wieżę, skok,
że da się przeżyć, to widać. Da się. Czekajcie na materiał, czekajcie na konkurs, śledźcie nasz profil. Dziękujemy. Gratuluję serdecznie. Udanego skoku. Cześć.